Obrady 34. sesji Rady Gminy Siedlec. Wyjaśnienie, dlaczego to się tak zdarzyło, że mamy dwie sesje, bo ta sesja planowana będzie. To wyjaśnienie będzie za chwilę przy omawianiu kryteriów rekrutacji, więc nie będę się powtarzał. Jest to normalna sesja zwołana w normalnym trybie, stąd cały porządek. To, że jest nas tak mało na dzisiejszej sesji, to wynika z tego, że są tylko dwa punkty. Nie chciałem tu angażować sołtysów dodatkowo, żeby ich zwoływać i stąd między innymi sołtysów dzisiaj brakuje. Co do pozostałych gości, to zaproszenia normalnie zostały rozesłane. Szanowni Państwo, otrzymaliście, a jeszcze momencik, bo teraz z racji tego, że gości nie widziałem, to nikogo nie powitałem, ale mimo wszystko najważniejsze osoby, czyli radni i władze gminy są, więc bardzo serdecznie witam pana wójta ze współpracownikami, witam państwa radnych. Stwierdzam, że na sesji jest obecnych 12 radnych na 15, czyli nasze uchwały, które podejmiemy, będą prawomocne. Przypominam, w przypadku, kiedy państwo radni nie mogą uczestniczyć w sesji z ważnych przyczyn, tak jak tutaj w tych przypadkach miało to miejsce, proszę o pisemne usprawiedliwienie i wtedy nie będzie konsekwencji związanych z dietą. Czy ktoś z państwa ma uwagi do przesłanego państwu wcześniej porządku? Nie widzę. Przedstawiam porządek. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 33. sesji Rady Gminy Siedlec. Punkt czwarty, interpelacje i zapytania. Punkt piąty, informacja z prac międzysesyjnych. W podpunkcie 5a wójta gminy Siedlec, w podpunkcie 5b przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Siedlec, w podpunkcie 5c przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec. Punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawie 6a określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlec wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Punkt 6b, podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Siedlec. Punkt 7, wolne głosy i wnioski. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 33. sesji Rady Gminy Siedlec. Informuję, że nie wpłynęły uwagi do protokołu z tej sesji. Wobec powyższego proszę o przegłosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Bardzo proszę. Kto jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Interpelacje i zapytania. Bardzo proszę, kto z państwa radnych w tym punkcie chciał się wypowiedzieć? Dziękuję, nie widzę. Przechodzimy do punktu piątego. Informacja z prac międzysesyjnych i tutaj poproszę pana wójta Jacka Kolesińskiego. Drodzy państwo, bardzo dziękuję, że znaleźliście w tym przyspieszonym trybie dzisiaj czas. W krótkich słowach pewne najważniejsze rzeczy z tego minionego okresu. 23 luty posiedzenie Rady Nadzorczej ZEUG, 27 luty odprawa roczna Powiatowej Straży Pożarnej, otwarcie komendy, 2 marca wizyta w Wojewódzkim Funduszu Spójności w Poznaniu, 6 marca wizyta w Urzędzie Marszałkowskim, drodzy państwa, 13 marca kapituła regionu Kozła w Dąbrówce Wielkopolskiej. Bardzo dziękuję radnym i przede wszystkim przez was mieszkańcom za zaproszenia. Brałem udział w kilku, żeby nie powiedzieć w kilkunastu dniach kobiet, jeszcze one trwają. Drodzy państwo, także w kilku zebraniach, jeżeli chodzi, na które zostałem zaproszony, jeżeli chodzi o zebrania sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej. No i oczywiście cały czas trwają zebrania nasze sprawozdawcze sołtysów. Dziękuję bardzo. Gmina w tym minionym okresie
działała prawidłowo bez zakłóceń. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę Państwa Przewodniczących Komisji o sprawozdanie. Bardzo proszę Pani Ilona Epejew. Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego spotkała się jeden raz. Była to komisja wyjazdowa do miejscowości Chobienice na pismo pani sołtys Chobienic. Również komisja opiniowała sprzedaż dwóch mieszkań w Kopanicy. Zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę panią Ewę Weil. Komisja Budżetu i Finansów w okresie międzysesyjnym nie obradowała. Dziękuję bardzo i bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Oświaty. Komisja Oświaty spotkała się 14 marca i tematami było sprawozdanie z działalności GOK oraz wyrażenie opinii uchwał, które będziemy dzisiaj procedowali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 5c. Informacja z prac międzysesyjnych przewodniczącego. Szanowni Państwo, uczestniczyłem w otwarciu wystawy fotograficznej powiatu Damysz-Prewald u nas w gminie. Kolejno 13 marca uczestniczyłem w kapitule regionu Kozła w Dąbrówce Wielkopolskiej, gdzie no, powiem szczerze, ważyły się i ważą nadal dalsze działania, dalsze losy, dlatego że no, są niektóre środowiska, które są przeciwne funkcjonowaniu. Dalej 14 marca zgodnie z tym, co wcześniej obiecałem tu i dziękuję panu wójtowi, że pan wójt takie spotkanie zwołał. Spotkaliśmy się i uważam, że bardzo dobrze, że do tego spotkania doszło w sprawie konkursu muzyki ludowej, który co zawsze jest organizowany w Kopanicy i w Wąchabnie. Sprawa wydaje się, że została wyjaśniona. Te wszystkie wątpliwości, które tutaj na sesji były poddawane już od listopada, zostały przerwane. Wydaje mi się, że zbliżamy się do finału. Mamy zgodę wszystkich sołectw na udział, więcej, nawet sołectwo z Grójca się zgłosiło na ochotnika, że również chce się w tym przedsięwzięciu uczestniczyć. Także wydaje się, że tutaj pewne rzeczy no zostaną doprowadzone do takiego normalnego stanu. Pan wójt chciał coś podać jeszcze? Panie przewodniczący, przepraszam, nie chciałem... Przepraszam, nie z Grójca, przepraszam, z Wielkiej Wsi. Nie z Grójca, z Wielkiej Wsi. Przepraszam najmocniej. Dalej, jako przewodniczący uczestniczyłem w Dniu Kobiet w Starej Tuchorzy i w walnym zebraniu lokalnej grupy działania w Dąbrówce. To tyle z mojej strony. Przechodzimy do punktu kolejnego i tego zasadniczego punktu, który jest przyczyną naszej obecności tutaj, a mianowicie przechodzimy do podjęcia uchwał. Punkt pierwszy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Siedlec wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. I tutaj bardzo proszę, wprowadzając, bym prosił również, żeby pan dyrektor jak gdyby też uzasadnił to, że właśnie to musiało się odbyć akurat dzisiaj i to będzie odpowiedź na niektóre wątpliwości państwa radnych, dlaczego w takim nietypowym terminie i dodatkowo jak gdyby w tym miesiącu jeszcze. Bardzo proszę, poproszę pana dyrektora Skrobisza. Panie przewodniczący, ja chciałem bardzo podziękować panu przewodniczącemu, że pan przewodniczący zwołał dzisiaj tą sesję i radnych przeprosić za tryb, w jakim została ta sesja zwołana. Natomiast no, zmiana ustawy o systemie oświaty spowodowała to, że nasza uchwała w sprawie kryteriów, która była podjęta w zeszłym roku, no niestety musimy ją dostosować do aktualnych wymogów prawnych. A że uchwały te są prawem miejscowym, to 14 dni muszą się uprawomocnić. No i zgodnie z ustawą wprowadzającą zmiany ustawy, do 15 kwietnia wójt musi określić zasady i tryb naboru i rekrutacji do przedszkoli i szkół. Stąd też ta potrzeba, żebyśmy zmieścili się w tym terminie do 15 kwietnia, żeby wójt jeszcze zdążył wydać zarządzenie, żeby ta sesja odbyła się dzisiaj. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, przepraszam, mam nadzieję, że oświata w tym roku tak się postara, żebyście Państwo nie musieli się spotykać, chociaż myślę, że akurat ten rok będzie pod rokiem oświatowym i tych uchwał związanych z oświatą
będziecie Państwo procedowali, myślę, że jeszcze nie jeden raz. Szanowni Państwo, uchwały, które macie Państwo przedstawione, tak naprawdę one są nam tylko potrzebne ze względów formalnych, ponieważ na terenie gminy Siedlec nie mamy do czynienia z taką sytuacją, że mielibyśmy za mało miejsc w szkołach bądź też w przedszkolach, ale ustawodawca przewiduje potrzebę uchwalenia takich kryteriów przyjęcia czy do szkół podstawowych, czy też do przedszkoli. I może zacznę od tej uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Siedlec oraz liczbę punktów za poszczególne kryteria oraz określenie dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. W uchwale tej mamy przyjęte trzy kryteria, a mianowicie kryterium lokalizacji miejsca pracy co najmniej jednego z rodziców opiekunów prawnych kandydata znajdującego się na terenie gminy Siedlec i za to przyznajemy 5 punktów. Drugie kryterium, spełnienie przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego w szkole w roku szkolnym, do którego dotyczy rekrutacja, jest to 10 punktów. I w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców, opiekunów prawnych, zapewnieniu mu należytej opieki mamy też 5 punktów. Tak naprawdę te kryteria w naszym przypadku nie będą stosowane, ale znaczy będą stosowane, jeśli zajdzie taka potrzeba. To jest ta pierwsza uchwała, nie wiem, czy Państwo macie jakieś pytania? Dziękuję. Szanowni Państwo, nim zaproszę Państwa do dyskusji, to tylko taka mała informacja. W natłoku przygotowań do tej sesji dzisiejszej Pani Joli się przy spinaniu pomyliły, znaczy źle podpięły uzasadnienia. Czyli tak jak z jednej uchwały uzasadnienie jest w drugim, a uzasadnienie w drugim jest w pierwszym. Trzeba przełożyć do pierwszego. Tylko tyle, a reszta już będzie właściwe, tak? Czy Państwo radni mają pytania do materiału dotyczącego tej uchwały przedstawionego przez Pana Dyrektora? Nie ma. Wobec czego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 34/156/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Siedlec wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 6b. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Siedlec. I bardzo proszę Pana Dyrektora. Szanowni Państwo, tutaj mamy określone 4 kryteria, bo ustawodawca przewiduje możliwość zastosowania tylko 4 kryteriów i pierwsze z tych kryteriów, mówimy o drugim etapie rekrutacji, czyli w momencie, kiedy nie mielibyśmy już miejsc w przedszkolach, tak, to będziemy się tymi kryteriami posługiwać. Pierwsze z kryteriów to jest pozostawianie rodziców, opiekunów prawnych kandydata lub rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej lub pobierania nauki w systemie dziennym. Za to przewidujemy 10 punktów. Drugie kryterium, uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, 8 punktów. Kryterium trzecie, miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły, w którym przedszkole pierwszego wyboru ma swoją siedzibę. Oraz czwarte kryterium, uzyskanie dochodu na osobę rodzinie kandydata nie przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w artykule 5 ustęp 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. I za to mamy 5 punktów. Dokumentami, które będą potwierdzały zgodność tych kryteriów z oświadczeniami, to jest tak, zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru, oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania kandydata i oświadczenie rodziców o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych ma pytania? Bardzo proszę, Panie Radny. Myśmy już debatowali na komisji nad tymi uchwałami, nikt nie miał zastrzeżeń.
Ale takie pytanie, jakie są sondaże, prognozy, czy może być gdzieś taka sytuacja, że te kryteria trzeba będzie zastosować? Kiedyś pamiętam, były tego typu problemy chyba w Tuchorzy, czy w Tuchorzy starej, w przedszkolu, że tam nie wszyscy byli w stanie, w Tuchorzy chyba, może, że do starej, no i Siedlec też, nie wiadomo jak to z Siedlcem będzie, czy wszystkie dzieci się pomieszczą. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o nabór do przedszkoli, to musimy pamiętać o tym, że nie mamy określonych obwodów przedszkoli, a mianowicie tylko mamy teren, bierzemy pod uwagę teren całej gminy, czyli gmina zapewnia dzieciom miejsce w przedszkolu na terenie całej gminy. Skoro nie będzie możliwości umieszczenia dziecka na przykład w Siedlcu, no to będą inne przedszkola, które będą oferowały miejsca dla tych dzieci. Tak, wtedy będzie należało, no to jest ten drugi etap rekrutacji. Znaczy się myślę, że na dzień dzisiejszy nie ma takiego zagrożenia, ponieważ w Siedlcu już nawet w tym roku otworzyliśmy jeden dodatkowy oddział, który znajduje się w szkole. Jeśli będzie taka potrzeba, jest jeszcze miejsce i pomieszczenie, gdzie będzie można otworzyć drugi oddział. No tak. Ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy informacji na temat naboru do przedszkola ABC, bo myślę, że to zadecyduje o tym, czy będziemy musieli otwierać dodatkowe oddziały, czy nie. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Przystępujemy do głosowania. Uchwały numer... Pan ma jeszcze pytanie? Ach, pan już głosować chce. Przepraszam. No to wyjątkowo szybko. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 34 łamane na 157 na 2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Siedlec. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. No i mamy ostatni punkt dzisiaj. No jeszcze nie ma końca, panie wójcie. Szanowni Państwo, jesteśmy w punkcie 7, wolne głosy i wnioski. Zapraszam. Bardzo proszę panią radną. Panie przewodniczący, szanowni radni, takie pytanie. Podobno w lipcu ma być nowelizacja ustawy śmieciowej. Czy gmina coś na ten związek, coś się przygotowuje, czy jakieś informacje już wiemy, stawki może, albo cokolwiek? Drodzy Państwo, trwają rozmowy, jeżeli chodzi o trzy. Mogę, przepraszam. Bardzo proszę, panie wójcie. Myślę, że tą formułę zastosujemy, pytanie, odpowiedź, bo jeżeli dzisiaj jest nas mniej. To możliwe. Prowadzimy rozmowy w ramach trzech naszych gmin, czyli powiatu, dosyć intensywne, dotyczące dwóch rzeczy. Jedno już od kilku miesięcy dotyczące przetargu, który na poziomie maja, między majem a czerwcem, dobrze pamiętam, panie Chirku, musi być ogłoszony? Powinien być ogłoszony na przełomie maja, czerwca, jeżeli dobrze mówię, mógłbym się gdzieś tam wypowiedzieć. Oczywiście rozmawiamy, jak rozwiązać tą sytuację. Ze strony Wolsztyna była propozycja, tak, jeżeli chodzi o śmieci, tak zwanego in-house'u. Intensywnie nad tym rozmawiamy, to jest jedna rzecz. No i druga sprawa oczywiście dotyczy przyszłości i pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o nasze ścieki. Te rozmowy i spotkania cały czas trwają. Tym razem cztery gminy, Kargowa, Siedlec, Wolsztyn i Przemęt. I takie spotkanie odbyło się w zeszłym tygodniu. Natomiast niestety w tej chwili nic więcej nie powiemy. Co do przetargu, na dzień dzisiejszy raczej prawnicy się wypowiadają, że nie ma możliwości in-house'u, czyli powierzenia własnej spółce, i to jest raz. Natomiast co do mówię tutaj rzecz, czekamy na propozycję ze strony Wolsztyna, taryf, cen i tak dalej. To będzie materiałem wyjściowym do dalszych negocjacji z Wolsztynem naszej przyszłości ściekowej. Dziękuję. Pan, jeszcze jedno, bardzo proszę. Odpadów biodegradalnych.
Piasek. W lipcu ma nowelizacja ustawy. Ja tu pewnie poproszę pana Hirka o wsparcie, chociaż mogę powiedzieć, że rzeczywiście dochodzi to i będzie to dotyczyło to tych odpadów, które są jak gdyby roślinne w miastach. Wiadomo, to ma większe znaczenie. U nas być może wykorzystamy do tego kompostowniki. Nad tą poprawkami do tego, do naszego statutu jeszcze gdzieś tam pracujemy, żeby można, żeby nie trzeba było w terenach wiejskich ci, którzy mają kompostownik, jak gdyby tego zbierać. Dobrze pamiętam? Czy coś pomyliłem? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, tak jak Wójt powiedział i tu Pani Radna, przygotowywana jest nowelizacja. Ona jest nieco dalej jeszcze idąca w tym, że mają być zmiana kolorów pojemników. Jeżeli doszłoby do tego, no to będzie to kosztowne dla mieszkańców naszej gminy, bo zdecydowana większość mieszkańców ma własne pojemniki, nie dzierżawione, tylko własne. Natomiast jeżeli chodzi o te biodegradowalne, wszystko zależy od tego, na ile ustawodawstwa pozwoli dalej prowadzić kompostowniki. Natomiast ktoś, kto nie zadeklarował w tej swoim dokumencie dotyczącym deklaracji kompostownika, no to będzie musiał wyposażyć swoją posesję również w pojemnik do takich odpadów. A to też się wiąże z tym, że będzie dodatkowy objazd na terenie gminy, a każdy dodatkowy objazd powoduje, że może się nie utrzymać ta obecna stawka, która jest na śmieci od mieszkańca. I również tutaj głosy są, szczególnie gminy Przemyśl, żeby zmienić zasady poboru opłat, żeby to nie było od osoby, tylko w jakiejś innej formie. Przemyśl proponuje, aby to było od metra sześciennego zużytej wody przez gospodarstwo domowe. Także jest to tutaj jeszcze na tą chwilę nie ma podjętych decyzji, natomiast jest dyskusja, trwa, a obecna umowa dotycząca przetargu na wybór operatora, no kończy się w tym roku i stąd trzeba będzie rozpocząć tą procedurę związaną z wyborem nowego operatora. To tyle możemy powiedzieć na tą chwilę. Ja myślę, że jeżeli tych informacji będzie więcej, to na pewno pan przewodniczący znajdzie na którejś sesji chwilę po to, żeby można ten temat wprowadzić i podać do publicznej wiadomości. Dziękuję. Pan radny Kluj. Mnie zainspirowało do pytania posiedzenie Rady Nadzorczej naszego ZEUK-u. W tamtym roku powstał dokument, który zawierał tam wytyczne, które ZEUK miał zrealizować. I moje pytanie jest takie, czy ZEUK realizuje te wytyczne? Czy to jest tylko pozostało kilka kartek papieru? I czy drugie pytanie, czy ktoś z ramienia gminy nadzoruje, czy ZEUK realizuje te wytyczne. Dziękuję. Miesiąc temu w ramach nie dodatkowego wynagrodzenia, tylko jeszcze tamtego zlecenia, jeżeli chodzi o przygotowanie audytu jak gdyby ZEUK-u, był pan, nie pamiętam nazwiska, Marcin, który zrobił taką kontrolę jednodniową tych ustaleń, które były. Czekamy na spotkanie się. Jednym z tych ważnych elementów jest to, żeby te rzeczy, które rzeczywiście były zadane, żeby gdzieś kontrolować i staramy się to zrobić. Na tej Radzie Nadzorczej skupiliśmy się na tych najnowszych rzeczach, czyli rzeczach dookoła nowej taryfy i wynegocjowania i tego, w jaki sposób prowadzić negocjacje z Wolsztynem oraz przyszłości punktu zrzutu, tego, który będzie gdzieś tam już zamykał i sprawdzał, także sprawy, jak rozwiązać Szamba. Natomiast jeżeli chodzi o te rzeczy, mówię, miesiąc temu na mój wniosek rzeczywiście pan, który przygotował to był, robił pewne sprawdzenia do tego, czyli przeprowadzał rozmowy z wszystkimi pracownikami, sprawdzał te rzeczy, nie z wszystkimi, z częścią pracowników. Został upoważniony przeze mnie do zrobienia sprawdzenia, jak jest to przygotowywane, może nie cały miesiąc, może z 3 tygodnie temu, natomiast jeszcze nie mam w tej chwili wniosku z tego, będę się z nim kontaktował, natomiast na pewno do tego prawdopodobnie w tym pierwszym kwartale wrócimy też jako Rada Nadzorcza do samego sprawdzenia tego wszystkiego. Czekam też, mówię, na odpowiedź, jeżeli chodzi tutaj o tego pana Mariusza. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Bardzo proszę. Pan Piątek. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, chciałem podziękować, bo jak zgłaszałem o tej wyrwie takiej na tej drodze łączącej drogę gminną z drogą powiatową, została usunięta, ale aczkolwiek zastanawia mnie to, bo to podejrzewam robiła ekipa gminna. Zastanawia mnie, jadąc tą drogą, że nie zwrócili uwagi, żeby każde miejsce pokazywać, bo są takie dwa zjazdy tam,
bo duży ruch tam jest dosyć aut ciężarowych. I też właśnie przy tych zjazdach są wyrwy, gdzie powodują takie kruszenie się tych krawędzi drogi, że jak już tam jechali, to mogli też tam wysypać, bo szkoda tego, że mamy tak ładną drogę, a żeby się ona niszczyła, nie? To jest jedną rzeczą, a drugą rzeczą to chodzi mi mianowicie o to, co przed chwilą miałem miejsce, bo jadąc z Żodynia, jak się kończy ścieżka rowerowa, Żodyń tu już w miejscowości Siedlec, wyleciały mi dzieci jadące z boiska rowerami. Widziałbym tam potrzebę zamontowania takich barierek, które by przystopowały ten przejazd. To takie zetki się montuje cokolwiek, tam jak widziałem gdzieś, bo dzieciaki wyjeżdżałem z boiska, jadąc plecami, że praktycznie jechałem taką szybkością, taką dopuszczalną, jaka była, to szczerze ledwo wyhamowałem, bo dzieciaki nie spojrzały się za siebie, tylko po prostu zaraz wjeżdżały na ulicę, nie? Że tam by była taka potrzeba, żeby te barierki tam zamontować na tej końcu ścieżki rowerowej. Dziękuję. Ja myślę, że tutaj, a propos drogi, to sobie wrócę do pani Agnieszki, tutaj na to zwrócę uwagę, czy powodem było to, że czekamy na odpowiednią pogodę, bo to też potem czasami jest tak, że to na krótką metę lepiej, jak jest sucho. Natomiast sprawa... Dziury tam, gdzie te wyrwy, no, już jest zabezpieczone, okay. Tylko chodzi mi mianowicie, że na tym całym odcinku były takie dwa zjazdy, gdzie przy okazji mogli rzucić okiem i zrzucić tam troszeczkę tego destruktu tam. Natomiast sprawa boiska, myślę, że trzeba się rzeczywiście zastanowić, bo tam będą jakby dwie, jedno przygotować gdzieś tam barierki dla tych naszych dzieci. Natomiast dzieci niestety mają, bo tak, nie ma chyba sensu robić całej, na całej długości w jakiegoś wjazdu otwieranego. Natomiast tam, gdzie właśnie przy chodniku, przy tych rzeczach, więc przy tym miejscu rzeczywiście można się pomyśleć, żeby zrobić to wyhamowanie i tak dalej na samym tym końcu. No dzieci to dzieci. No, nie. Ja odbieram to w ten sposób, że no dzieci takie są i to musimy wszyscy wiedzieć, że trzeba to pomyśleć za nich. Bardzo proszę, pan Stanisław Jedliński. Bardzo proszę, pani Ewa Weil. Ja jeszcze z takim wnioskiem, taką prośbą. Było porządkowanie poboczy na drodze gminnej z Kiełpin do Siedlca. Były tam wycinane krzaki. Te sterty tych krzaków są pozostawione. Niebawem ruszy wegetacja, no i potem będzie problem. Tak, żeby po prostu je posprzątać, bo za chwilę też i utrudnią, tak, i zarosną, a poza tym no i mogą być przesunięte na jezdnię, bo to jest tak bliziutko tej jezdni, że może stanowić zagrożenie. To jest, proszę państwa, większy problem, bo tak jak jeździmy, teraz obserwujemy, z racji tego, że musimy dbać o ekologię, to kiedyś się o ekologię mniej dbało i się to spalało, a dzisiaj się to nie spala bezpośrednio, tylko stoją potężny ciągnik, stoi maszyna, stoi czterech ludzi, wrzucają to do ciągnika, później to jedzie do kotłowni i tak jest spalone. Tak, zwróćcie państwo uwagę na dokąd brniemy, tak, że tutaj pani Ewa ma rację, bo też, a to już tam inny temat. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to może ja na podsumowanie. Bardzo proszę, panie wójcie. Drodzy państwo, trwają zebrania. Chciałbym bardzo podziękować tym wszystkim, którzy uczestniczą i tym, którzy będą uczestniczyć, bo trochę tych zebrań nam jeszcze zostało. Dziękuję bardzo i liczę także w niektórych przypadkach na wasze wsparcie. Dziękuję pani Róży, dziękuję panu Rysiowi, jeżeli chodziło o Chobienicę. Drodzy państwo, normalnym interesem często naszych mieszkańców jest chęć na zebraniu wiejskim, bo się namówią jedną ulicą i wymuszą coś. Wtedy może dojść do mniejszych czy większych spięć, ponieważ mamy ustalone zasady, że my, jak będzie rezerwa i są jakieś pieniądze, no to ustalamy sobie, co z nimi robimy. Natomiast część osób by chciała, że to należy im z góry powiedzieć, że to jak będzie, to najpierw zrobimy u nich. No i później dochodzi do różnych rzeczy, dlatego bardzo dziękuję radnym z Chobienic za wsparcie i to, żeby tym naszym mieszkańcom tłumaczyć te zasady. Cieszę się, że generalnie
zebrania, nie chcę mówić zapeszyć, przebiegają w zrozumiałej, dobrej atmosferze. Jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, my staramy się pilnować, żeby w każdej z miejscowości mieć zabezpieczone i pilnować to, co mówimy, jeżeli chodzi o przygotowanie tych rzeczy. Także to za to chciałbym bardzo podziękować, żebyście zwrócili uwagę, że to, ale także czasami, bo tu akurat była jedna czy dwa wystąpienia sołtysów, gdzie najłatwiej gdzieś tam jest, mówię, podpuścić mieszkańców, coś tam im obiecywać, albo na wszystko się zgadzać. Przykład droga w Chobienicach. Drodzy Państwo, z pewnością dbamy, staramy się dbać o tą drogę. Ten rok był wyjątkowy. Stało się źle, jeżeli chodzi o przejezdność tej drogi w którychś tam momentach. Natomiast sami mieszkańcy zwrócili, podstawą tego najgorszego okresu jest to, że no nasi rolnicy, chociaż jeszcze niespecjalnie jest cokolwiek do zrobienia, to sobie wsiadają w ciągnik, jadą cztery snopki zawieźć tym wielkim ciągnikiem, zobaczyć, co tam u niego na polu. Jak on przejdzie ciągnikiem, to już żaden osobowy tam nie przejedzie. I wszyscy jak gdyby o tym, nie, no my mamy gdzieś tam, no tak niestety się dzieje. Warto więc też zwracać uwagę na to, że to my dbamy o naszych sąsiadów. Mam na myśli, jak ja odpowiadam za Żodyń, Zgeniem, czy tu na te najbliższe, to my musimy ze swoimi sąsiadami rozmawiać, państwo ze swoimi, żeby zwrócić uwagę, że nikt z zewnątrz nie przyjdzie pewnych rzeczy robić, tylko trzeba czasami do tego Stacha, Zbycha powiedzieć, chłopie, po jaką cholerę tam jechałeś, to co mi zresztą tutaj pan radny Rysiu opowiadał. Na tej zasadzie, no przecież wiesz, że akurat jest po roztopach, że jest pod spodem lód, a na wierzch ma, jak ty przejedziesz, to zrobisz takie kolejne, że jest tak, jak jest, więc to też są takie rzeczy i w tym Chobienicach taką mieliśmy niestety sytuację. Na skutek wielu hałasów, telefonów, nacisków różnych rzeczy, być może, chociaż prawda jest taka, pani sołtys podpisuje pismo do rady i pani sołtys wysyła równiarkę. Potem jak ta równiarka pojedzie, bo nikt nie słucha, że jest za mokro, jak ta równiarka pojedzie, to ta sama pani sołtys ma pretensje do rady, do tego i mówi, bo jest droga dalej, jest błoto i tak dalej, już nic nie powie. No, sytuacja była taka, że po części, mimo że się mówiło, że jest za wcześnie, to nie. Skutek był taki, jaki był. Droga ta co roku, czy dwa razy w roku jest równana. Na tą drogę w tam dwóch, trzech miejscach, gdzie są takie stałe dziury, jest dowożony co roku tłuczeń. I jak państwo pamiętacie, przez te dwa lata, jak tu jesteśmy, ani razu nie było żadnego sygnału, że tam jest problem z tą drogą. No niech to będzie dla państwa dowodem, że my pilnujemy tej drogi. Źle się stało w tym roku, trzeba pomyśleć, tam były ze strony mieszkańców propozycje, żeby na przykład określić w jakimś czasie, że dojazd tym ciężkim albo sprzętem osobowym, albo tak w określonym czasie jest od jednej czy od drugiej strony do tych osobowych domów. Natomiast nam się niektórych rzeczy od razu nie uda załatwić. Nie wiem, jak duże ilości ton i czy to jest w ogóle możliwe, że przy tak ogromnym sprzęcie, który dzisiaj mamy, w tym okresie, gdy jest mokro, jeżeli to wjedzie na te pola i te domy, które mamy kilometr za miejscowościami, no to w zasadzie, mówię, jesteśmy, zawsze będzie można gdzieś tam, wiesz, bombardować. Mam żal do i będę rozmawiał z panią sołtys Chobienicz, bo w bardzo złej sytuacji postawiła przewodniczącego rady, pisząc i podpisując petycję, a przez dwa lata nie zgłaszając tego. To nie jest w porządku, że nagle okazuje się, że to rada jest zła i wójt, bo przecież tak, wszystko i tak dalej. Tak się jak przy współpracy nie robi. Mam nadzieję, że to był wypadek przy pracy i to się nie powtórzy, o co będę starał się zadbać. Zresztą rada, wiem, że komisja też po przejeździe zdaje sobie sprawę, że no, są takie sytuacje, które nie bardzo wiadomo, jak rozwiązać, bo analizowałem wnioski po waszym przejeździe. No. I z tych wniosków, tak mówię, wynika jak wynika, nie? Także bardzo bym prosił o tego typu rzecz i jeżeli tutaj chcę nie pozwolić, bardzo bym prosił o jeszcze jedną sprawę. Pamiętajcie, że pracujemy razem przez cały tydzień i miesiąc. Jeśli są sprawy, macie wątpliwości, pytajcie wcześniej. Zwracam uwagę i tutaj powiem spokojnie akurat do Genia. Koleżanka Jola nie będzie tego pisała. Nie można mówić, że gmina, był zarzut powiedziany, że wójt wprowadził radę w błąd albo okłamał, mówiąc, że na odcinku Kopanica, Żodyń są wykupione wszystkie tereny. Wszystkie tereny są wykupione, a lasy przejmuje się specustawą.
lasów się nie wykupuje, trzeba wyłączać z produkcji leśnej, różne rzeczy, płaci odszkodowanie. To się robi jednocześnie wszystko razem i tak to jest przygotowane. Ja rozumiem, że osoby, którym bardzo zależy, żebyśmy od nich wykupili to wcześniej albo zapłacili odszkodowanie wcześniej, będą dusić radnych. Ale przyjdźcie się zapytać, unikniemy takich sytuacji, w których każdy czuje się urażony, jak pan radny mówi, że wójt go okłamał, no to jest to sytuacja, w której mocno się gryzłem w język, żeby po prostu nie powiedzieć, że tak się nie robi, że nie tak to wygląda. Natomiast czasami, tak jak mnie i teraz, i kiedyś czasami wpuszczą moi sąsiedzi, opowiadając coś błąd, tak samo wybierzcie poprawkę, że nie wszystko musi tak wyglądać, jak jeden czy drugi nasz mieszkaniec opowiada. Bo to jest rzecz znana nam i akurat osoby, które pewnie się do Genia zwróciły, co roku albo dwa razy w roku przychodzą do pani Agnieszki, próbując wycisnąć, żebyśmy szybciej to wykupili. To idzie specustawą, wtedy państwo określa cenę za jednym zamachem, razem z kawałkami państwowymi i jest to robione w tym momencie, kiedy będzie przygotowana. Jeździmy 2-3 razy w roku. W tym roku, mówię, w miesiącu styczniu byłem w tej sprawie w Warszawie i w ministerstwie i w odpowiednim departamencie. Pilnujemy tego na tyle, na ile jest to możliwe. Natomiast prosimy, żebyście pamiętali, że czasami wyjaśnijmy to sobie. Ja też mówię to sam do siebie, bo żeby po prostu zdawać sprawę, że niestety niektórzy nasi mieszkańcy dosyć emocjonalnie i ciekawie opowiadają o swoich sprawach, tylko w praktyce potem okazuje się, że to jest trochę inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Eugeniusz Piątek. Panie wójcie, tam odnieść się do tych dróg, do objazdu dróg, które mieliśmy, znaczy co, które miały miejsce w Chobienicach. Mam takie pytanie, czy na przykład my jako gmina możemy wystosować pismo do właścicieli tych gruntów o odnowienie tej systemu melioracyjnego tam przy tej drodze, bo tam głównym problemem to jest to, że droga jest usytuowana niżej od pól i ta woda nie ma gdzie odejść, to przy każdej jakiejś większej, nie wiem, przy większych deszczach opadowych będzie zawsze ta sama sytuacja. I to jest jedno pytanie, a drugie to, panie wójcie, źle pan mnie może zrozumiał troszeczkę, bo mi nie chodziło o to, że pan wójt mnie oszukał. Ja czułem się oszukany z tego względu, że 2 lata praktycznie rzecz biorąc minęło już tutaj wójtowania pana i kilka razy się dopytywałem w wcześniejszych latach. Niech pan mi powie, ile razy pan interweniował względem tej ścieżki rowerowej rok temu albo 2 lata temu. Bo nie chodzi o to teraz, bo potem to wiem, że już, bo już w internecie nawet to widziałem, ale wcześniej chodziło mi o tamte 2 lata, to nie widziałem jakichś ruchów z naszej strony. Zawsze pan zapewniał, że musimy się za to wziąć, ale nie słyszałem nigdy odpowiedzi jednoznacznej. Ja myślę, że pan radny musi sobie przypomnieć, bo wszyscy dobrze pamiętali i nawet miałem zarzut, że z panem posłem Kubą Rudnickim jechaliśmy z 2 dokumentami, żeby one były wpisane. Ja rozumiem, że pan radny się zainteresował, wszedł na stronę ministerstwa i zobaczył, że my to mamy wpisane już w kolejności do realizacji. Czy to zwrócił pan na to uwagę, że jest pełna dokumentacja zrobiona, że jest to już w kolejce i że naszym celem jest tylko przyspieszenie kolejki? Nie, na przełomie... Prawdę, że generalnie na przełomie tych 2 lat my przygotowaliśmy te rzeczy. Jest powodowo Żodeń i on jest nawet lepiej usytuowany do realizacji i Kopanica, Żodeń, Kopanica dalej. No i mamy to, wiesz, wpisane, przygotowane, te rzeczy przyjęte, jest gdzieś tam na kolejce do zrealizowania od tej strony. My to monitorujemy 3-4 razy w roku. Ja zresztą mówię, te sprawozdania na tym okresie robiłem czy podawałem. Natomiast proszę zdawać sobie sprawę, że o część rzeczy pytacie nas, czy tak jak Geniu sobie mówi, co zrobił, a ja sobie zadam inne pytanie. Panie Geniu, ile razy pan był u mnie się o to zapytać? Ile razy? Panie wójcie, jak sobie ile przypominam, razy? To kilkakrotnie pytałem co roku minimum 2 razy o tą ścieżkę rowerową. Ale dzisiaj, panie wójcie, mamy zebranie w Żodyniu, to będzie miał pan pole popisu. Ja myślę, szanowni no państwo, to jest właśnie, słuchajcie, charakterystyczne nastawienie. Jak się zbliżają zebrania, to będzie miał pan pole do popisu. A czy radni powinni wspierać tego, co robimy? Czy to jest na tej zasadzie, że się napuszczamy, że nas nie interesuje to, że to nie jest zadanie gminy, tylko zadanie państwa? No bo sobie zadajmy pytanie, możesz robić, mówić,
A geniusz to... wychodzi z założenia, że przecież panie najłatwiej nie powiedzieć w ten sposób. To. Ja to nie chodzi o podpuszczanie, chodzi mi o to mianowicie, bo cały czas ktoś pyta o to i to regularnie pytają, sam pan wie o to, że tą ścieżkę pytają, no bo ten odcinek nawet, który jest, co żody się kończy, no to tam uczęszczają kilku biegaczy i geniusz, praktycznie ona zarasta. O to chodzi. Nasz własny mieszkaniec to wstrzymał. Czego nie temu tego nie powiesz? Bo co, boisz się sąsiada? Cholera, powiedzieć zmienię nazwiska, przez kogo ona nie była skończona, bo ktoś o tym zapomniał. Kto się uparł, bo myślał, że tam są diamenty pod jego kawałkiem pola i wstrzymał całą inwestycję. No przecież to nie bez powodu się zatrzymał w tym rzeczy. To tego to już nikt, cholera, mieszkańcowi w oczy prosto nie powie. Szanowni Państwo, ja oczywiście ja rozumiem zdenerwowanie wójta, Szanowni Państwo, ale zwróćcie uwagę, że ta nasza sesja ma taki dzisiaj wyjątkowo spokojny charakter. Ja wiem, to jest potrzebne i nikogo nie poganiam, natomiast ja myślę, że ważne jest to, co powiedział tutaj pan radny, że być może państwo się doskonale, jak gdyby dobrze nie zrozumieliście. Dzisiaj jest to zebranie miejskie, to tam sobie opowiadacie. Ja rozumiem. Znaczy ja powiem taki tak, apel, ja na pewno z tych dwóch lat się rozliczę. Ja mam nadzieję, że pan radny jest też przygotowany do rozliczenia się, co zrobił z dwóch lat. Szanowni Państwo, ja myślę, że ważne jest to, że rozmawiamy. To jest istotne. Nawet jak się sprzeczamy, to zawsze do czegoś to doprowadzi. Bardzo proszę, pan radny Żydzik. Szanowni panowie, ja tą tutaj do pana wójta i do pana genia, ja tą historię pamiętam jeszcze sprzed poprzednich lat, jeszcze wcześniej. No może tutaj pan Hirek mnie wyprowadzi z błędu albo potwierdzi, bo to ja z jego słów pamiętam. To nie jest zadanie gminy ta ścieżka, tylko to cały czas leży po stronie dróg wojewódzkich, krajowych. I po naszej stronie zawsze był ten wykup gruntu. Pamiętam tą historię, że no jeden był mieszkaniec przeciwny i to wszystko się zawaliło. Zawaliło się też przez euro trochę, bo wszystkie finanse bodajże poszły na inne tematy. Być może ona już by była dawno skończona. Wiem, że porozumienia przeróżne, wszelakie były, że my tam coś robimy, oni coś robią. Była mowa o tym, że my, nie wiem, tam była jakieś spory, że my mamy zapewnić tam chyba część materiału, oni coś tam i tam. Nigdy się, pamiętam, ten zarząd nie wywiązywał z tych ustaleń i tak naprawdę no, wyprowadźcie z błędu, ale my niewiele możemy poza tym jakimś tam lobbowaniem i próbą przepychania gdzieś tam w kolejce to do przodu. To jest niestety te zakończenie województwa, to nie jest gdzieś tam w centrum województwa, tylko zakończenie tego województwa i to też jest chyba tak po macoszemu traktowane. Nie wiem, panie Hirku, czy pan tutaj te słowa potwierdzi, czy zaprzeczy? Ja pamiętam... Bardzo proszę, pan Wilk. Ponieważ sesja miała być krótko, postaram się w pół godziny. A tak poważnie, ja już to kilkakrotnie tłumaczyłem, tu pan radny Żydzik i pewnie pan Andrzej jeszcze też już był, jak to się zaczęły rozmowy. Wtedy był taki fajny układ, że Dyrekcja Dróg Krajowych dogadywała się z samorządem gminy, samorząd gminny przygotowywał grunty, podziały i wykupy, natomiast oni po ich stronie było wykonanie i myśmy partycypowali również w przygotowaniu pierwszych projektów dotyczących tej ścieżki. Ta ścieżka zaczęła się od zakrętu tutaj w Żodyniu, później przez Żodyń było mało miejsca, więc tym ciągiem dalej jest ta droga polna w Żodyniu do zakrętu aż w lewo. I dzięki tej współpracy udało nam się wykonać również tą drogę. Tam przywoziliśmy, jak Państwo może niektórzy pamiętacie, destrukt, który dostaliśmy z dróg krajowych i tym destruktem została budowana część tej drogi polnej oraz ta droga łącząca drogę polną z ulicą główną w Żodyniu. I dalej, tak jak udało nam się pozyskać po kolei tereny, zostało to zadanie realizowane i na podstawie tego porozumienia ten odcinek został wstrzymany w związku z trudnościami w wykupie pewnego odcinka pola od rolników z Jaromierza. I dalej wprowadziliśmy działania również mające na celu budowanie ścieżki od odcinka od Wielkiej Wsi do Kopanicy. Zadaniem gminy priorytetowym w tamtym okresie były dwa odcinki. Oprócz tego w Żodyniu był również odcinek właśnie od Wielkiej Wsi do Kopanicy. Bardzo dużo osób korzysta z tego kawałka drogi idąc do kościoła. I drugi odcinek po wypadkach śmiertelnych, jakie miały miejsce w rejonie skrzyżowania Jaromierz droga główna, to odcinek od skrzyżowania w Jaromierzu do centrum Kopanicy. I o ile jeszcze na podstawie tego porozumienia udało się pozyskać materiał na wybudowanie drogi odcinka chodnika, czy te ścieżki z Wielkiej Wsi do Kopanicy,
to po wybudowaniu tego odcinka, po kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Dyrekcji Dróg Krajowych, zabroniono Dyrekcji Dróg Krajowych współpracy z samorządami i wtedy Dyrekcja Dróg Krajowych przejęła na siebie dalsze związane z tym prace. Zostały porobione listy, decyzje dotyczące budowy ścieżek zapadały nieco wyżej, a po zmianie ostatniej ekipy rządzącej całość pieniędzy z województwa dotycząca budowy ścieżek została przeniesiona do Warszawy, tak jak pan wójt mówi, żeby uzyskać budowę ścieżki, to zielone światło musi się tam nieco wyżej zapalić. Jeżeli chodzi, to ta część, jeżeli chodzi o tereny lasów, to tak jak już tu wójt wspomniał, nie robi się planów, bo jedyny sposób, żeby pozyskać tereny leśne, to jest przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego, wyłączenie z produkcji leśnej, co jest bardzo pracochłonne, kosztowne i dlatego swego czasu została wywołana ustawa o specjalnej budowie dróg i w ramach tej ustawy wojewoda przyznaje tereny pod budowę ścieżek i realizuje, i wtedy następuje realizacja. Tylko tam jest taki zapis, że w momencie, kiedy wojewoda przyzna tereny pod realizację ścieżek, to inwestor ma 12 miesięcy na wykonanie tej ścieżki, bo jeżeli w 12 miesiącach tego nie wykona, to ten grunt wraca do właściciela. I stąd są takie określone problemy, że nie rozpoczynają prac związanych, nie mając pewności, że będą środki finansowe. Ale historia toczy się kołem i na powrót Dyrekcji Dróg Krajowych w oddziale w Poznaniu jest pan dyrektor Napierała, z którym zaczynaliśmy budować tą ścieżkę i tu mamy daleko idące nadzieje, że jeżeli ta współpraca i pan dyrektor zostanie jeszcze trochę, to być może nam się sytuacja poprawi i ten kawałek zostanie zrobiony, przy czym minęło już kilka lat i będziemy musieli zaczynać niestety na nowo od sporządzenia nowej dokumentacji, bo tamta zgodnie z przepisami dotyczącymi budowy minęły 3 lata od zakończenia tamtej inwestycji, niestety nie będzie już ważna i będzie trzeba to stworzyć na nowo, wobec powyższego no może to potrwać troszeczkę jeszcze w czasie. Natomiast to, co wójt wspomniał, również w tym rankingu ścieżek nieco wyżej i tu jesteśmy nieco zdziwieni, w punktacji realizacji jest ścieżka, która ma łączyć Żodyń powodowo przy drodze krajowej, bo również taka ścieżka jest przewidziana, pomimo że my próbujemy budować przy drodze wojewódzkiej, to w planach Dyrekcji Dróg Krajowych jest przewidziana budowa ścieżki bezpośrednio przy drodze krajowej na odcinku od Żodynia do Powodowa. I ona w tym rankingu ścieżek, które są na stronie Dyrekcji Dróg Krajowych, jest nawet wyżej niż ta ścieżka łącząca Żodyń z Kopanicą. A ten ranking spowodowany jest przygotowywany również w oparciu o bezpieczeństwo na drodze, a to prawdopodobnie ma miejsce, że jest wyżej, że swego czasu taki mamy tam fajny zakręt na granicy gminy Siedlec i gminy Wolsztyn, gdzie mieliśmy kilkanaście wypadków, z tego kilka śmiertelnych i to powoduje, że ma to wpływ na to, co innego. Natomiast gdzieś znowu się pojawiły głosy, że po euro miało to wrócić, jak tutaj pan radny zauważył, do normalności, no ale teraz kolejne pieniądze są przerzucane na inwestycje i wczoraj, jeżeli ktoś miał okazję słyszeć, to dwa priorytety mamy obecnie w naszym kraju, to jest budowa olbrzymiego lotniska i drugi to jest budowa drogi północ-południe, która ma połączyć porty razem gdzieś z granicą czeską, więc też nie wiadomo jak to będzie. Ale naprawdę ze strony gminy staramy się robić to, co wszystko możliwe i tu, jeżeli państwo macie kontakty, macie możliwości, to myślę, że one by się nam bardzo przydały, żeby ten temat przyspieszyć. Dziękuję. Dziękuję, bardzo proszę. Panie radny, pan radny Klucz. Ja już chciałem milczeć, ale tu pan wicewójt wywołał temat tej ścieżki Kopanica Wielka Wieś i pan raczył stwierdzić, kostka była, materiał był od Krajowej Dyrekcji Drugiej Autostrad? Tak, to jeszcze było na podstawie starego porozumienia, ona była składowana przez kilka lat i w oparciu o tam nie sama kostka, bo inne materiały musieliśmy dokupować, natomiast kostka była i to już było to zadanie, na które Dyrekcja Dróg Krajowych nie dawała środków, dawała tylko materiał, a myśmy je realizowali jako gmina razem z pobudowaniem przepustu nad kanałem Dźwińskim, tym podobnych rzeczy. Bo
bo ja pamiętam tą sytuację, bo trochę tam już się tym interesowałem, będąc sołtysem, no to jak teraz jeszcze się dowiaduję, bo tego nie wiedziałem, to jest nowa dla mnie informacja, że jeszcze kostkę dawała generalna dyrekcja, to ta ścieżka to chyba będzie w rankingu najdroższych ścieżek w Polsce na jednym z czołowych miejsc, bo po tym aneksowaniu tych umów tam, które były, to tam z tego co ja pamiętam, bo mogę się mylić, to tam wyszedł metr kwadratowy, Boże kochany. To, tak i to jeszcze raz, jeszcze w jednym miejscu ta ścieżka jest w rankingu, bo to jest jedna z nielicznych ścieżek, która była sprawdzana przez CBA, także tutaj... Tam był mostek, wiesz, Rysiu? Tam był mostek. Ale mostek był cały czas. Nie, ale on był odnowiony cały i potem za mostek dodatkowo wracał. Że tam wyszło później na tej chwili. Nie, szanowni państwo, myśmy dostali, żeby wyjaśnić sytuację, bo widzę tutaj, że mamy nie do końca, żeby wyjaśnić, byśmy dostali dokumentację z Dyrekcji Dróg Krajowych, na podstawie której robiliśmy. Tam nie było przeprowadzonych badań geologicznych i w momencie, gdy rozpoczęły się prace, okazało się, że teren na odcinku od mostu na kanale północnym Obry do kanału Dziwińskiego jest na torfowisku i tam było zbieranie dość grubej warstwy gruntu i podnoszenie terenu około 2 metry do góry, więc musieliśmy robić nasyp i tutaj mi się zaraz przypomina w tym miejscu, co prawda nie ma pana Skiby, ale mamy taki fajny, ciekawy odcinek drogi wojewódzkiej, gdzie jest między Kargową a mostem, częściowo jest odcinek gminy Siedlec na tym nasypie i inwestycja robiona przez województwo lubuskie na odcinku kilku kilometrów kosztowało tam chyba około 5 milionów, natomiast te 200 metrów, które tam jest do zrobienia, czy 300 na tym nasypie, wycenione jest na 7 milionów na terenie województwa wielkopolskiego i ktoś jak jedzie, to jest zdziwiony, że jedzie fajną drogą, naraz wjeżdża w dziury na tym zniesieniu, na tym wąwozie i znów trafia z powrotem za tą leśniczówką na porządną drogę, ale no, po rozmowach z Zarządem Dróg Wojewódzkich nie przewidują na razie, żeby inwestować takie pieniądze w ten odcinek drogi, kiedy my bardziej jesteśmy za tym, żeby inwestowali w drogę wojewódzką łączącą tutaj nasze Chobienice w kierunku Babimostu dalej, bo to mniej więcej te same pieniądze będą. Nie? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Proszę również o zaprotokołowanie, że w międzyczasie tu nie przerywałem, dotarł radny Piotr Tyśper i ubyła radna Olejniczak. To tak w międzyczasie. Drodzy państwo, nie widzę. Można dodać to co ile się gdzieś tam zmieniło.
Bardzo proszę, pan Birk. Jeszcze tylko na to ostatnie pytanie, czy uwaga, którą pan radny Piątek odnośnie systemu melioracyjnego przy drogach, szanowni państwo, problem, z którym można by się zmierzyć, jednak on będzie czasochłonny i będzie też bardzo finansowy, bo po to, żeby móc kogoś zobowiązać do naprawy rowu, czy też wykonania rowu przy drodze, to najpierw musielibyśmy ustalić granice naszych dróg. Większość dróg, które są drogami polnymi, niestety ma nieustanowione punkty graniczne i jest to bardzo trudne, więc musielibyśmy przeprowadzić takie działania i tu należy sobie zadać pytanie, czy rozpocząć je, a jeżeli rozpocząć, to od jakich wiosek, w których miejscach, no bo dróg mamy tam około 100 kilometrów takich, więc przekładając to na pieniądze, były one by bardzo duże. A bez udowodnienia, że ktoś jest w naszym terenie, no nie da się, a druga rzecz, mogłoby się okazać, że ten rów, który tam jest potrzebny, byłby w pasie drogi i też wykonanie byłoby po stronie gminy, a jeżeli byśmy wykonywali rów melioracyjny, no to musimy zapewnić przejazd na działki i wtedy wykonać każdemu przepust z wyjazdem, a to co już tu z panem Geniem żeśmy rozmawiali, taki przykład jak rolnicy szanują, jakie są potrzeby, no to mamy właśnie przy tej drodze Żodyn-Jarzyniec, gdzie kilka lat temu wykonana inwestycja, gdzie były wykonane przepusty już wyasfaltowane z przyczółkami betonowymi i dzisiaj na tym odcinku kilku kilometrów śladowej ilości rowu, tam może 100 metrów i to jest wszystko, także no byłyby to w naszym mniemaniu zadania, które byłyby pracochłonne, kosztowne, a efektu by z tego nie było. I dlatego też może, jak będzie taka wola na Komisji Ładu Porządku, można o tym podyskutować i wtedy Radzie wskazać kierunek. Natomiast z naszego punktu widzenia widzimy inne potrzeby. Natomiast ja sobie przypominam, kilka lat temu, jak Kiełkowo się topiło, to oni potrafili w nocy wykopać rów, bo tam sprawa odszkodowań wtedy była, też zasypany taki rów, więc gdyby była naprawdę potrzeba takiego rowu, to rolnicy też by przejawiali zainteresowanie, żeby to zrobić, bo tak często jest w różnych wioskach. Najlepszym przykładem tutaj jest Stara Tuchorza, gdzie mieszkańcy całej wioski składają się po jakichś drobnych kwotach, bo gdyby nie odnawiali pewnego rowu, który jest tam przy stacji, to by się pół wioski topiło, tak, jeżeli dokładnie. Dobrze, panie przewodniczący, mówię, jeżeli dobrze pamiętam, dokładnie. Bo melioracja sama nie robi i myślę, że tu, no byłby to problem i byłoby to kosztowne, na dzień dzisiejszy pewnie jeszcze nas nie stać, to takie nasze zdanie. Na dodatek dziękuję. Nie jest Stara Tuchorza w żadnej spółce, a jak na razie dzięki Bogu się nie topimy, mimo że tak jak tu pan Birk powiedział, no jesteśmy narażeni. Proszę bardzo, panie Ogniszu. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie Hieronimie, chodziło mianowicie nie to, żeby wznawiać tam granice działki, tylko grzecznościowe listy wysegurować do rolników. Może by po prostu przedstawić im sytuację, może chociażby którejś działki odnowiły, a tym bardziej, że tam rów widać, że jest zasypany, bo po części w jednym odcinku jest. Chodzi mi o to, chociażby dwie działki oczyściły swój rów, to już by miał gdzie ujście ta woda i wtedy ten problem by był już na pewno mniejszy. Bo teraz nawet nawożąc destruktu, tak jak byliśmy tam, bo pan Firek też był, można powiedzieć cywilnie, bo był jako kierowca w tym momencie. Ale rozmawialiśmy, bo to by były potrzebne takie ilości destruktur, żeby to drogę wynieść do góry, no to tylko zostaje. I tu chodziło o grzecznościowe listy napisać do właścicieli ze zrozumieniem. Nie to po to, żeby robić sobie koszty, to w ogóle o to mi nie chodziło. Mianowicie. A odnosząc się tej ścieżki, tej feralnej, to teraz mam pełne światło na temat tej ścieżki.
która będzie 28. I tutaj informuję, że Państwo już macie w materiałach porządek obrad, żeby wiedzieć, że to jest, materiały dotrą. Natomiast tylko jak gdyby zasygnalizuję, kwestia współpracy radnych i sołtysów jest kwestią kluczową. Ja tu nie rozstrzygam, czy w Chobienicach jest potrzebna jedna czy druga droga. Nie rozstrzygam. Natomiast no, nie może być taka sytuacja, że w pewnym momencie się okazuje, że sołtys czy Rada Sołecka, czy powiedzmy, no tak, bo Rada Sołecka jest za budową drogi w jednym miejscu, za chwilę dostajemy pismo jako Rada, że jednak jest ważniejsza droga. Musimy wypracować sobie taką metodę współpracy, że Rada Sołecka przedstawia radnemu, ja jestem przekonany, że radny powinien uczestniczyć, ale dochodzą mnie takie głosy, że w nie wszystkich wioskach radny jest zapraszany na posiedzenia Rady Sołeckiej. I proszę mi powiedzieć w tym momencie, jak radny ma pracować, co radny ma preferować w swojej miejscowości. Zawsze żeśmy opierali się na tym, że najważniejsze jest zdanie tych ludzi, którzy tam mieszkają. Jeszcze raz podkreślam, ja nie rozstrzygam w tej chwili, ale warto do tego wrócić, warto się nad tym zastanowić, bo czasami takie rozwiązania no, są najprostsze. Bez konsultacji no, nie dojdziemy do żadnego dobrego rozwiązania, ale to zostawiam na później. Bardzo proszę, panie... Aha, rozumiem. To zostawiam na następną sesję. Jedyna rzecz tutaj, i tu bym prosił pana wójta, żeby jednak my wierzymy sołtysom i nie tylko radnym wierzymy, wszyscy sobie wierzymy. Natomiast jeżeli puszcza się, ja wiem, że dla świętego spokoju prawdopodobnie ten puk poszedł tam w tych Chobienicach, puszcza się równiarkę, nie puk tylko równiarkę, z walcem do wody, no nie ma szans, żeby tam ona była w stanie coś wyrównać. Ja byłem na tej drodze przed komisją. Ja tą drogę przyszedłem z jednego i z drugiego końca. Tam rzeczywiście było tragicznie i ja nie wiem, jak było wcześniej. Wiadomo, że no, tam jest sytuacja bardzo napięta, w sensie takim, że no, nie ma dobrego rozwiązania na dzień dzisiejszy. Ale wydaje mi się, że po prostu trzeba współpracować. I to, co tutaj powiedział pan Geniu, uważam bardzo ważne spostrzeżenie dotyczące współpracy. Ja bym jednak tego nie w formie pisma kierował, tylko w formie takiego spotkania, bo tam jest kwestia rolników, którzy przy tej drodze są i którzy te rowy za, nie wiem, prawdopodobnie zaniedbali, powiedzmy, może nie zaorali. To jest kwestia tutaj nas ze strony gminy i to jest kwestia tej firmy, która tam powstała, tam dalej, tam troszeczkę wyżej. No widziałem te potężne ciągniki i te maszyny, które jeżdżą. No nie ma dwóch zdań, no muszą rozjechać każdą drogę, nie wiadomo ile tłucznia tam nawieziemy, nawet załóżmy tylko na wąskim pasie, jeżeli ten ciężki sprzęt przy roztopach tam wjedzie, rozjedzie wszystko. I wydaje się, że słusznym by było spotkać się wszyscy razem w grupie, razem z Radą Sołecką, z sołtysami, z tymi mieszkańcami, których to bezpośrednio dotyczy i może na takiej zasadzie wzajemnych ustaleń dojść do takiego konsensusu, że ktoś ma ten samochód i ma zrobiony w miarę ten przejazd, żeby mu tej drogi nie rozjeżdżać. Tylko tyle i aż tyle, ale ja myślę, to nie jest rozwiązanie, ale próba rozwiązania tego problemu, bo tam na dzień dzisiejszy będziemy budować przecież inną drogę, tą, która idzie tam trochę do góry. Ale to pozostawiam jak gdyby do decyzji również Rady Sołeckiej, pani sołtys. Czy państwo radni, pan Kluj, proszę. Do pana przewodniczącego, bo z tego, co ja jestem 5 lat sołtysem i to funkcjonuje całkiem inaczej, bo kto wpuścił? No sołtys wpuścił, bo zawsze tak funkcjonuje, że równiarka przyjeżdża do sołtysa i się pyta, u mnie na przykład stała 3 dni, bo nie pozwoliłem równać i tam nie wiem na jakiej zasadzie to było, że ten, a później się pisze pisma pani sołtys i to pani sołtys powiedziałem w 4 oczy, że tak nie można robić, że podpisuje się pismo, które praktycznie obciąża wszystkich, a siebie się wybiela, no bo decyzję o opuszczeniu tej równiarki podjęła pani sołtys, no nikt więcej, no przecież nie wierzę, że pan wójt czy pani Agnieszka powiedziała operatorowi, że jest ale takie błoto. Zgadzam się z panem. Panie radny, ja wiem o tym, że wpuszcza sołtys, natomiast skoro sołtys wpuścił równiarkę na taki teren, tak, a później pisał pismo, no to trzeba temu sołtysowi, ktoś musi być nad. Bo jeżeli dojdziemy do tego, że sołtys, no zakładamy, że wszyscy sołtysi są bardzo rozsądni. Zakładamy, ale no, okazuje się, że nie do końca. No więc
no musimy stworzyć jakiś taki mechanizm, który, że nie będzie, że sołtys zadzwoni do gminy i równiarkę puszczamy, bo sołtys chce. No o to mi chodzi. Ja to doskonale rozumiem. Ja niedawno rozmawiałem z moim sołtysem z Nowej Tuchorzy i on mówi, no przecież nie wpuszczę równiarki, jak tam jest woda, tak? I to jest normalne, ale życie pokazuje, że jest inaczej. Czyli tu nie chodzi, żeby palcem wskazywać, tylko żeby do takich sytuacji nie dochodziło, no bo pieniądze zostaną wydane, a efekt jest odwrotny do zamierzonego. Bo jak ta równiarka, bo ja tam byłem, tam było 50 centymetrów dziura, tam gdzie ta równiarka szła, tak? Bardzo proszę, panie wójcie. Drodzy państwo, ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, o której troszeczkę, pewnie ona dojdzie później. Zwróćcie uwagę na jedną sprawę, że w Radzie my rozmawiamy, ustalamy te rzeczy. I każda miejscowość sołtys musi pamiętać o tym, że to mieszkańcy muszą się najpierw dogadać. Tam, gdzie mieszkańcy ze sobą rozmawiają, to jeden drugiemu powie, stary, no nie jeździ teraz ciągnikiem. No nie damy się ręcznie, nie jesteśmy w stanie tym zarządzać. Jeśli Rada Sołecka nie potrafi sobie zebrać i we własnej miejscowości, to kto inny ma wiedzieć? Pisma od gminy pisać? No przecież to jest ta demokracja, że lokalnie jesteśmy, no tak dzielimy dzisiaj pieniądze. Chyba, że w takim razie wracamy do zarządu. Wójt bierze na siebie wszystko i urzędników, dobiera i róż i wtedy faktycznie wysyła go za równiarką do tego. No demokracja polega na tym, że na tym poziomie rad i miejscowości. Ludzie muszą wiedzieć, że w jednych to wychodzi lepiej i gorzej, ale to jest tylko ich wina. No tam trzeba się dogadywać. Tamten sołtys też musi o tym wiedzieć. Natomiast ja to, co powiedziałem i powiedziałem też to pani Łucji wprost, no tak nie można robić, że ona napuszcza ludzi, udaje, że się nic nie stało, gdzie najważniejszy był parking. Co, ktoś o tym zapomniał? Ktoś o tym zapomniał? Teraz wyszło nieszczęście, zamiast powiedzieć, że źle się stało i tak jak tam, bodajże pan Buda proponował, że być może zrobić na przykład czasowe ograniczenie nośności wjazdu, albo tylko od tej drugiej strony, żeby gdzieś tam był jakiś dojazd. No szukajmy tego rozwiązania, to jest rzecz ważna, ale pamiętajcie jeszcze jednej rzeczy. Tu ta nasza mała samorządowość polega na tym, że my musimy gdzieś tam robić. Jak ja będę w Nieboże rozmawiał, to ja nie będę wyznaczał drogi, którą mamy zrobić. My zabezpieczyliśmy środki, co wy wskażecie i każecie zrobić, to za to będziecie jako Rada Sołecka potem odpowiadać. No w tą stronę próbujemy z tym iść, żebyście mieli coś do powiedzenia. Tylko dzisiaj jest tak, że jak wyszło dobrze, to my mamy pierś, a jak coś jest nie tak, to trzeba zwalić na komisję, na radę, na wójta zawsze można, szczególnie jak go nie ma. No to tak chyba też nie powinno wyglądać, bo to te, jeżeli chcemy dojść do tego, żeby ta samorządowość od innej strony wyglądała, czyli że na zasadach partnerskich ze sobą rozmawiamy. To jest to, że my pracujemy nad pewnym budżetem, przygotowaniem. Biorę w Chobienicach, pan Rysiu był, to, co Rada Sołecka napisała, jak my mamy to realizować. Cała jedna ulica, pani sołtys, wszystko, wielki hałas, ja mówię, ludzie, ale Rada zaakceptowała to, coście napisali. No robimy według tego, co wy powiedzieliście, a wcześniej pani jedna czy druga nie zwróciła uwagi. Nie możemy też pozwalać na to, żeby nam weszli na głowę, bo to, co tam się stało, to było to właśnie takie udawanie. No, kto podjął taką, a nie inną decyzję? No przecież na jedną drogę suchą można by było puścić, a na drugą nie. No i chodzi o to tylko, żeby czasami te osoby miały tą cywilną odwagę uderzyć się w pierś, mieliśmy dobre intencje, kurde, no wyszło za wcześnie, trudno, źle się stało. I ja też wiem, że tam w tym roku z tym roztopami źle się stało, trzeba znaleźć rozwiązanie. Ale ten medal i ta wina nie ma tylko jednej strony wójta czy komisji. Przecież my żeśmy się sugerowali tym, co jest. Nikt lepiej od mieszkańców, a mieszkańcy wybrali Radę Sołecką, nie zna ich dróg, pól i dojazdów. No przecież nie my. My oczywiście się orientujemy, tak jak pan przewodniczący mówi, to by jadę tam specjalnie zobaczyć. Ale wiesz, jakbyś pojechał latem, rewelacja, jesienią, teraz, październik, listopad, niby deszczowy, bez żadnych problemów, bez niczego. Dwa lata, jak tu jesteśmy z groszami, żadnych, nigdy nie było nawet problemu z tym. W tym roku, no tak wyszło, to jest sprawa do rozwiązania. Tylko też nie udawajmy, że to jest stuprocentowa nasza wina, wójta wina, bo my żeśmy czegoś tam nie zwrócili uwagi. No przecież ci mieszkańcy tam jeżdżą tymi, przecież jeszcze nie ma upraw. To był luty. To sobie jechał na pole zobaczyć. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Nie, bardzo proszę, pan radny Brudło. Dziękuję za udzielenie głosu, panie przewodniczący. Ja akurat w uzupełnieniu do tego, co powiedział przed chwilą
pan wójt, bo byliśmy z komisją całą i o tych rzeczy się właśnie mieszkańcom tam o tym mówili. Ale faktem jest, że niektórzy sołtysi chyba są tak zapatrzeni w swoją miejscowość, że nie mają, że tak powiem, względu na pozostałe miejscowości, które mamy o wiele więcej. Oni tylko widzą swoje. To, co powiedział wójt o kwestii inwestycji. Nawet starałem się, powiem szczerze, z panią Sołtys, że jak chcę, to ja jej udowodnię, czy w Chobienicach było mało inwestycji, praniony do Zakrzewa, do Godziszewa, do Karny, czy do kogokolwiek innego. Bo te materiały swego czasu, jak przystępowaliśmy do pracy, my jako nowo wybrani radni, ja w ten czas o te dane poprosiłem, ja je mam. Mówię, to co było zrobione, to było, uważam, sporo zrobione i teraz nagle wyskakuje jakiś króliczek następny, bo to tylko dołóżcie, a komu mamy zabrać? Czego mamy dziś nie zrealizować? Dlatego mówię, to są nieuczciwe podchody i faktem jest, że być może trzeba na spotkaniu z sołtysami pewne rzeczy też między nami a radnymi, a sołtysami uzgodnić, że tak się nie pracuje. Żeby potem było tak, że albo jest radny z tej czy innej z miejscowości jakiś niedobry, albo jest tak, że nie wiadomo, pieniądze to my mamy tyle, że nie wiemy, co z nimi zrobić i złośliwe nie chcemy tam czegoś zrobić. Nie dociera to do, mówię, nie, części społeczeństwa, że to tak nie jest. Nie wiem, może to w tym, że ma oderwanie, powiedzmy, jakby od swojego terenu, troszeczkę dalej gdzieś tam patrzy, powiedzmy, przez pryzmat, mówię w tym przypadku panią sołtys z Chobienic, trochę wyżej, dzień, dzień, gdzie my akurat mniej. Ale faktem jest, że to są takie nieporozumienia, które myślę, że warto by było sobie spokojnie wyjaśnić i ich by nie było tyle. No. Krzysztof, i ty masz rację, no, dlatego też mówię, ja nie mam problemu z moimi sołtysami się dogadać. I nie ma czegoś takiego, że nagle wyskakują jakieś króliczki, że my dobra, ja mam koncert życzeń, bo zrobili gdzieś tam coś, nie? I to o tym też wójt mówi, nie? A tu od czasu do czasu takie no, kwiatki wychodzą, nie? Szanowni Państwo, więc kwestię tej współpracy to ja poruszę na spotkaniu na następnej sesji, bo tak jak powiedziałem, no są przypadki, w większości przypadków to faktycznie każdy radny jest na zebraniu sołeckim, ale są też wioski, gdzie ci radni nie są nawet informowani, że jest zebranie Rady Sołeckiej. Też takie przypadki są i to nie jest w porządku, tak? Ja. Jeżeli jest rada sołecka, no ta rada sołecka niekoniecznie jest na dziś w internecie, no wierzcie mi. Ja mogę powiedzieć o sobie, mnie zawsze sołtys, znaczy mnie traktują jak członka Rady Sołeckiej, chociaż nim nie jestem i zawsze jestem, no za wyjątkiem jak teraz było święto sołtysów, tak. Bardzo, bardzo proszę, jeszcze pan Geniu, proszę. Pytać, bo względem tych równiarek, bo na przykład, tylko może w obronie pani sołtys, bo tam akurat nie znam, ale chciałbym się dowiedzieć, żeby doinformować, żeby nie było niejasności. Jak na przykład sołtys wnioskuje na te dni równiarkę, czy po prostu równiarka jest na okres miesiąca czasu i mają narzucone na przykład, ty masz na te 5 dni, tylko takie doinformowanie, bo może to było spowodowane tym, że po prostu więcej nie mogła przekładać pani sołtys, że na przykład za tydzień będziemy równać, bo nie wrócił. Ja tylko się pytam, bo nie mam tej informacji, to tylko chciałbym wiedzieć tylko, jak to wygląda właśnie. Szanowni Państwo, po raz pierwszy w tym roku równiarka była wybierana na zasadzie przetargu. Przekroczyliśmy środki, które są pozwalały nam na zatrudnienie w normalnych układach. Jedna firma tylko się zgłosiła i to pewnie jest ostatni rok, kiedy równiarka jeździ na terenie gminy. To tak a propos tych całych działań. Jest to robota po pierwsze niezapłacona, a po drugie właśnie tylu fachowców, ile na każdej wiosce jest i to nie tylko sołtysi, że ci, co przyjeżdżają, operatorzy równiarek, mówią, że na gminę Siedlec oni nie chcą jeździć. Zdecydowanie drogi powiatowe są łatwiejsze i prostsze i lepiej na tym wychodzą. To a propos tego. Natomiast zasada jest taka, że 25 wiosek, gdybyśmy nawet po jednym dniu przekazali na sołectwo, no to są miejscowości, gdzie już nie ma po co równiarka jechać, bo na przykład Wielka Wieś Wąchamno, jeżeli nie przyjedzie w określonym czasie, no to już nie porówna tych dróg. Inna sytuacja jest gdzieś tam w Nowej Tuchorzy być może, a jeszcze inna gdzieś w Grójcu, gdzie są piaseczki i tutaj na zasadzie tego, jaka jest pogoda, stara się pani Agnieszka, czy tam pracownik, który się tym zajmuje, przerzucać tą równiarkę. Według kilometrów mają przydzieleni sołtysi.
te ilości, bo my mamy zabukowane kilometry i tyle kilometrów dostaje, zakładamy tak, że w ramach równania równamy to, co jest w terenach zabudowanych. Są miejscowości, gdzie bardzo małe zrównania, a są takie, gdzie równiarka mogłaby być 2 tygodnie i to już z doświadczenia z lat ostatnich, gdzie była wolna ręka w cudzysłowie dana sołtysom, no to było równane wszystko, co tylko szło. My cały czas przypominamy, że jest do dyspozycji równiarka zakupiona przez gminę, stoi w Tuchorzy, można ją do takich lżejszych dróg wykorzystać, jest taka możliwość. I tu na dzisiaj nie ma jakiegoś harmonogramu narzuconego, to tu głównie pogoda i to, jak operator sobie radzi z daną drogą, to przerzuca, bo też nie można założyć, że on określony odcinek kilometra zrobi w 2 godziny, niekiedy jest to dzień, a niekiedy jeszcze, bo musi wyrzucić tą darninę do środka i jeszcze raz porównać, dopiero wtedy wałuje. Także tak to wygląda. Były kiedyś lepsze czasy, były firmy, które dysponowały 2-3 równiarkami. Kiedy taka firma wjeżdżała, to ten okres równania był krótszy. No a też trzeba założyć, że gdybyśmy mieli zaspokoić mieszkańców, to równiarka na terenie gminy musiała być 3 razy do roku, to wtedy byłby, bo ten okres teraz często jest tak, że my już dzisiaj jedziemy równiarką, bo jest taki popyt, później przychodzi okres Wielkanocy, olbrzymie opady deszczów, duże uprawy w polu i w maju te drogi jak wysychają są w takim stanie, że tej równiarki nie widać, a często też jeszcze we wrześniu chcieliby sołtysi, żeby przed zimą wyrównać, no bo tych dziur jest dużo, także tu nie da się określić jakoś harmonogramem, raczej jest na zasadzie takiego dobierania na gorąco, że powiedziałbym. Dziękuję. Widzę, że dyskusja zbliża się do końca, to ja postaram się tylko to spuentować. Drodzy Państwo, myślę, że wszyscy razem i sołtysi, mieszkańcy i my jako Rady nie powinniśmy dopracować się takiego modelu, który na razie nie funkcjonuje, bo na razie funkcjonuje taki model. Jak jest coś źle we wsi, to jest winny sołtys, tak? Później idzie to dlatego, że radny nie działa, a radny nie działa, bo wójt nie pozwala i to takie spychanie. A prawda jest tak na dobrą sprawę taka, że gdyby wszyscy razem usiedli, to może wspólnie byśmy doszli do jakichś takich rozwiązań, które nie powodowałyby takich niepotrzebnych konfliktów. I myślę, że na tym etapie byśmy tę dyskusję zakończyli. Jeszcze raz zapytam, czy jak ważna sprawa, jeżeli Państwo macie jakąś ważną sprawę, proszę. Nie ma. Pan wójt? Prosić, żeby pan przewodniczący wezwał wójta i radnego piątka do swojego biura. Poproszę, w takim razie poproszę. Poproszę. I teraz, Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, następna sesja jest planowana 28 marca. Postaramy się tutaj, już rozmawiając z Panią Skarbnik, postaramy się tak poprowadzić sprawy. Oczywiście tu nie gwarantujemy, że w kwietniu sesji byśmy nie zwoływali. Także to tyle z mojej strony. 21, tak, to członkowie wiedzą, na stronie mają, proszę czytać. Pani Jola zresztą jeszcze wysłała SMS-y, za co jej bardzo dziękujemy. Dziękuję uprzejmie. Zamykam obrady 34. sesji Rady Gminy.